Więc nie. Teraz stoisz na pewno. Jeszcze raz. Nadeon!
Fajnie, bezkontaktowy atak. Żelazny pokój zamiast złotej wojny. Tyr zawsze mówił, że cena wojny znacząco przewyższa liczbę zdobytych łupów. Czuł, że jego obowiązkiem jest jej uniknąć. I wcale się to nie zmieniło. Teraz!
co teraz? Dobra opcja będzie. Nie ma. Pęknij gorliwa! A. Broń pokoju. Pamiętam.
pamiętam, jak Jotunowie szykowali te karwasze do posągu Tera. Wybrali tylko najbardziej uzdolnionych spośród swoich rzemieślników. Masz dobrą pamięć, Frejo. Podobnie jak Tyr, Jotunowie sądzili, że najlepszą strategią ataku jest odpowiednia obrona. Więc uczcili go w ten sposób. Giganci mieli rację. Zdezynfekuję narzędzia. Coś tu się bawił w archeologów, co? A teraz Freja? Kratosie? Rozpalę w kuźni. Coś dla Frey? Nie zniszcz tego. Kręgnij gorliwa! Ha!
Fajdany. Znałeś go. Zrób coś dla mnie, bracie. Jeśli spotkasz jeszcze jakiegoś widmowego berserka, załatw go. 9 światów ci podziękuję. Przeciwy? Lepszy. Tak ładam. Czy wyrządzili ci jakąś krzywdę, Mimirze? Wydajesz się wyjątkowo zacięty. Wolałbym nie rozgrzebywać przeszłości, jeśli pozwolicie. W porządku. Widziałem czegoś tak kunsztownego. Ciekawe, ile ma lat. Jezioro jest pełne łupieżców. Uważaj. Pamiątka z zagranicy? Do zobaczenia!
to zamrożona błyskawica? Zakończyłem tam walkę z Thorem. To tam wylądowałeś? Nic dziwnego, że kawałki posągu Tyra są w całej okolicy. Frejo, jak się masz? Odkąd Kratos uwolnił ją od jej wypaczonej powłoki, pozostaje bezcielesna. Ale to nie powstrzymało jej od niesienia pomocy. Prawdę mówiąc, mam u niej przeogromny dług. Wątpię, by tak sądziła. Kiedy ją uwolniliśmy, mówiła tylko o szacunku, jakim cię darzy. Ponowne spotkanie z tobą na pewno było dla niej wystarczającą zapłatą. Wender Draktys. Ogień, uwaga! Kratosie, obóz łupieżców. Rozprawimy się z nimi, bracie? Kratosie, obóz łupieżców. Rozprawimy się z nimi, bracie? Doj
niszczą? Biedactwa. Wciąż. Już czują zagrożenie. Wilki boją się czegoś, co nie może ich skrzywdzić. Demony przeszłości potrafią dręczyć nas przez długi czas. Ty powinieneś to rozumieć. Czy to aby nie włócznia z posągu Tyra? Módl się o pokój. Bądź gotów na wojnę. No, to chyba będzie wszystko. Raczej już nie znajdziemy więcej kawałków. Tyr zawsze wzbudzał uwielbienie. Tam, skąd pochodzę, bogowie wojny nie są otaczani taką czcią. Nie wszyscy bogowie wojny są tacy sami, bracie. Esencja Jotunheimu. Tak. Serio? Jeden cios? Kamienia wskrzeszenia to nie opłaca się używać. Szczelina. Okej, kiedy nas nie. I znów na chwilę mniej. Mniej. Thank you.
wspomnienia. Kiedyś regularnie mijaliśmy te świątynie. Rzucaliśmy brokowi jak się masz i ruszaliśmy na kolejną przygodę. Tęsknisz? Ano, wszystko było prostsze. To prawda. Kolejny obóz lubierców w Kol. Kratosie, powinniśmy się nimi zająć. Chaosu. Przeklęte wilki. Nie podoba mi się twój brak empatii wobec własnych wilków. Deimosa, prawda, bracie? Niepotrzebnie ci o nim mówiłem. Widzisz w tych wilkach samego siebie i swój strach. Nie zatrzymujmy się.
Frejo, wspomniałaś, że choć Fimbulwinter osłabił część klątw Odyna, wciąż potrzebowałaś pomocy. Czy to Sigrun pomogła ci odzyskać ducha walki? Czy właśnie tak Odyn mówił o klątwie, przez którą nie byłam w stanie się bronić? O, prawdę mówiąc, tak było. Chcesz wiedzieć, jak działała ta klątwa? Co ze mną zrobiła? Ile kosztowało mnie uwolnienie się od niej? Chyba już nie chcę. Tak myślałam. Wiesz, kolejny obóz łupieżców Kol. Zajmijmy się nimi. Wilki będą spokojniejsze. Łupieżca z lewej! Dał wilki, zanim je uwolniłeś? Nie wiem. Zobacz, jego śmierć może przynieść im ukojenie.
Jest. No i znalazłem. Granatę mi wezmę jeszcze. Aha, nadal się boją. Nie łupieżców. Nie. Nie bójcie się. Nic wam nie grozi. Dobrze. Dobre wilki. Wilczyce. Dobre wilczyce.